Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj na tapetę weźmiemy sobie międzynarodowy ranking, międzynarodową salę chwały, dlatego że wielu z Was pytało mnie, jak się tam dostać, jak ona działa, wielu z Was też podrzucało mi pomysł na taki odcinek, więc stwierdziłem, że o tym sobie dziś nagramy. Krótki temat, dość przyjemny, ale myślę, że jest wiele smaczków, o których ja nawet nie wiedziałem, zanim w ogóle zacząłem się tym bardziej interesować, więc myślę, że i wielu z Was albo czegoś nie wie, albo coś tam ma jakieś błędne informacje, także dzisiaj odnośnie tego rankingu międzynarodowego sobie je sprostujemy po prostu. Na wstępie oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to teraz zjeżdżajcie w dół, zostawiajcie tego kciuka w górę. Jeżeli jest jeszcze jakiś element gry, który w teorii się wydaje prosty albo coś, ale nie wiecie o nim czegoś, albo no generalnie czegoś tam nie jesteście pewni, to piszcie w komentarzu, może za jakiś czas nagram po raz kolejny tego typu odcinek, taki niby z prostą rzeczą, ale żeby ją w 100% zgłębić. To pierwsza sprawa, no i oczywiście zostawiajcie subika z dzwoneczkiem, wbijacie na Discorda dla widzów na Twitcha, linki są przy piątym komentarzu oraz opisie. I jeszcze druga sprawa, dzisiaj rano wpadłem na pomysł, żeby nagrać odcinek z pojęciami z gry, o których jako nowi gracze słyszeliście często, ale nie mieliście pojęcia, to w ogóle taka gra słów, nie mieliście pojęcia, co one oznaczają. No, przykładem myślę, że takim idealnym jest AFK, gdzie wiele osób pyta mnie, co to znaczy i tak dalej. Wiadomo, dla gracza, który już troszkę gra w tą grę, jest to dość proste, no ale jednak mimo wszystko każdy kiedyś zaczynał, każdy kiedyś tym językiem shakesowym, że tak powiem, nie wiedział, jak się posługiwać, więc zrobię po prostu, piszcie mi w komentarzu, czy macie takie pojęcie, czy nie, może do tej pory nie wiecie, co coś znaczy, albo nie wiedzieliście, jak zaczynaliście. Ja to sobie potem zbiorę wszystko, jakoś posegreguję i taki odcinek, może za tydzień, może powiedzmy za półtora, jeszcze zobaczę, wleci, gdzie każde tego typu pojęcie omawiam. To tyle, myślę, że możemy powolutku zaczynać. Jeżeli chodzi o ranking, o tą międzynarodową salę chwały, to na początku jest to tak zwane IHOF. Możecie się z takim skrótem spotkać na swojej drodze, że tak powiem. HOF to jest po prostu Hall of Fame, czyli na polski sala chwały. Natomiast IHOF to jest International Hall of Fame, to taki mój English. No i to jest po prostu międzynarodowa sala chwały. Oczywiście, żeby wejść do tej sali chwały, no to wy tu nie widzicie, bo kamerka zasłania, ale jak klikniecie raz na salę chwały, to Wam się pokazuje ranking Waszego serwera, natomiast jak klikniecie drugi raz, to Wam się właśnie ta międzynarodowa sala chwały pokazuje. Dzieli się ona na graczy oraz na gildie. Wiadomo, są tutaj szczytywani gracze oraz gildie z każdego serwera, jaki w tym momencie istnieje. Tutaj jeszcze w ramach takiej ciekawostki, jak widzicie, serwer W54 dopiero będzie wychodził, dopiero będzie miał swoją premierę w ten piątek o 16:00, no i za każdym razem, jak jest jakiś nowy serwer albo speed server, to jest właśnie taki błąd, że się nagle pojawia ktoś tam, jakieś chińskie znaczki, jakiś level w ogóle, jak widzicie, z kosmosu i tak dalej, możemy tą walkę sobie obejrzeć. O dobra, teraz się włączyła. No i jak widzicie, no ale pada on na hita, nie? Mimo że ma takie statystyki, po prostu jakiś błąd. Jeżeli chodzi o ranking gildii, to jest bardzo, ale to bardzo podobnie, dlatego że również tutaj jakaś gildia z W54 bez nazwy jest, liczba członków 23, co ciekawe. To w ogóle jakby kopia tego, co tutaj poprzednia, bo ta poprzednia też ma 23, chociaż nie, to chyba jest zbugowane, no bo dziwne, żeby gildia, chociaż możliwe, bo W50, no nie wiem, nieważne, bo W53 w sumie już wyszło jakiś czas temu, to już raczej top 1 gildia jest ta, która powinna być top 1, a nie jakaś losowa, no ale nieważne, w każdym razie, no tutaj jak widzicie również, no taka ciekawostka, taki gracz sobie tutaj walczy w tej gildii, no i jak widzicie, tak to wygląda, to taki błąd. No i tak, jeżeli jak chodzi o to, jak się dostać generalnie do tej międzynarodowej sali chwały, tutaj jest pierwsza i tak naprawdę najbardziej ciekawa rzecz. Pewnie wielu z Was myślało, ja też kiedyś, że codziennie o północy jest to szczytywane i wtedy do tej międzynarodowej sali chwały się dostajecie. Otóż nie, nic bardziej mylnego. Żeby dostać się do tej sali chwały, to musicie być top 1 swojego serwera o godzinie 18:00. Codziennie o godzinie 18:00 są szczytywane dane, jest szczytywane statystyki naszej postaci, w sensie no wszystkich postaci właśnie z top 1, jest szczytywane generalnie postać, która jest aktualnie na top 1 i potem ona o północy się pojawia właśnie w tym międzynarodowym rankingu. Także o godzinie 18:00, jeżeli chcecie sobie tutaj wbić, to musicie na swoim serwerze, tak jak mówię, być top 1 i to się tyczy gildii i graczy. Oczywiście wiadomo, gildii troszeczkę ciężej to zmanipulować, że tak powiem, natomiast jeżeli chodzi o graczy, no to
konta na przykład, nie wiem, ja tutaj mogę dzisiaj o 17.59 zacząć spamować in your face'a grzybami, no i na przykład chociażby na tą minutę wbiję na o 18 właśnie równo na pierwszą pozycję i po północy, jeżeli będzie aktualny ranking, się już pojawi, bo aktualnie się pojawia o północy, ale do tego zaraz przejdę, no to ja wtedy będę właśnie top 1 W40, mimo że to będzie trochę oszukane, bo jednak tutaj in your face jest, trzeba mu oddać, że jest top 1 takim póki co stałym, że tak powiem, no to w taki sposób można tym rankingiem, delikatnie mówiąc, zmanipulować i ja po prostu wtedy o godzinie 18 będę szczytany, moje statystyki z dzisiejszego dnia i tak dalej i pojawię się o północy w międzynarodowym rankingu, gdzieś tutaj pewnie w okolicach, gdzie teraz jest właśnie W40, czyli ten in your face, gdzie my go tutaj mamy, aha, tu jest mój ten, o tutaj, zobaczcie, mamy in your face'a, to są jego statystyki, no to nie są akurat aktualne, ale do tego zaraz przejdę. No i właśnie, jeżeli chodzi o to, żeby ten ranking zawsze był aktualny i występuje pewien błąd, to już wspominałem ostatnio, jak nagrywałem odcinek o nowym backendzie, że na każdym serwerze ten ranking jest tak jakby porozrzucany. Na przykład załóżmy na W40 mamy sprzed 3 dni, na nie wiem, W41 mamy sprzed 2 dni. Jest to generalnie zbugowane i trzeba szukać po prostu kiedyś. Trzeba było szukać tego rankingu po wszystkich serwerach, żeby on był aktualny. Teraz jak już mamy nowy backend wprowadzony na niektórych serwerach, w tym na serwerze beta, to ten ranking właśnie jest naprawiony razem z tym nowym backendem i jest on zawsze zaktualizowany. Najlepszym przykładem jest to, że na serwerze 31 niemieckim właśnie jest ten nowy backend i właśnie na nim możecie sobie stworzyć takiego noobka z pierwszym levelem, jeżeli was to ciekawi, i sprawdzać ten międzynarodowy ranking właśnie, dlatego że no tak jak mówię, tutaj jest już nowy backend na tym serwerze wgrany i jest on ciągle aktualny, czyli klikamy sobie dwa razy na salę chwały, no jak widzicie, to wszystko jest aktualne, to wszystko jest tak naprawdę z wczoraj z godziny 18, więc tutaj no... No bardzo się to nie różni, wiadomo, ale jednak te statystyki są najbardziej aktualne. I tak samo jeżeli chodzi o gildie. Gildie są szczytywane o godzinie 18 codziennie, która jest aktualnie na top 1, statystyki graczy z tych gildii i tak dalej. I potem te gildie się biją tutaj między sobą. No i okej, jak działa generalnie ten ranking? No to wiadomo, możemy sobie na tym 31 serwerze niemieckim oglądać codziennie te walki ludzi, którzy nas tam interesują. No i zobaczcie, tutaj mamy ciekawą sytuację, jeżeli chodzi o top 1. Generalnie wiadomo, załóżmy, że Strider walczy z Nachteule, czy no dokładnie Nachteule, tak to się czyta po polsku, powiedzmy, no i załóżmy, że Strider wygrywa, to zostaje na top 1, załóżmy, że przegrywa, no to Nachteule wpada, wskakuje na top 1, Strider spada na top 2, później tutaj Viper na przykład się bije ze Striderem, no i jeżeli wygra, to jeszcze go zepchnie niżej, natomiast Viper wbije na top 1. Natomiast jest tu jedna taka ciekawa sprawa, mianowicie tak, tutaj jak widzimy, Strider się bije z Nachteule, tu jak klikniemy na Nachteule, to on się bije ze Striderem, czyli w teorii to wygląda git, no ale tutaj właśnie jak wejdziemy na Vipera, to on się bije ze Striderem. Dlaczego? Ano dlatego, że wczoraj Strider musiał być top 2 i dlatego też, a Nachteule był top 1. Dlatego też Strider tutaj po pierwsze pokonał Nachteule, więc bił na top 1, a po drugie wygrał też z Viperem, więc ten Viper został na top 2, natomiast Nachteule, przepraszam, Viper został na top 3, oczywiście tak jak widzimy, a Nachteule został na top 2, więc to taka ciekawa sytuacja, on tu musiał być wczoraj top 2 i dlatego ma tak jakby dwie walki, no ale tutaj właśnie, no tu Furaken się bije z Viperem, Viper wygrał, no i został na tym top 3, tutaj Karhu się bije ze Scythe i jak widzimy, jeżeli chodzi o tego Scythe, to również Karhu wygrał, więc on jest wyżej i tak dalej, nie? Tutaj, aha, to jest to samo, no tak, tutaj na przykład Bresl się bije z Markowem, pewnie wygrał, dokładnie, tu zobaczcie w ogóle jakie bomby to są, pewnie również wygrał jak widzimy, no i dzięki temu Bresl jest tutaj wyżej od Markowa. I tak to generalnie działa, tak te walki wyglądają. Tak jak mówię, jest tu każdy serwer, czyli na ten moment mamy 291 serwerów. Na to wychodzi, oczywiście wlicza się tutaj na przykład Speed Server i tego typu, tu jakiś, o tu w ogóle nawet nie wiedziałem, że jest taki serwer, no ale wszystkie tutaj są. Tak więc jak widzicie, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o nas, no to tak naprawdę jesteśmy tutaj tylko druidem. Mieliśmy tu jeszcze oczywiście Berserka, który był troszkę wyżej, bo już był starszą postacią, więc te statystyki miał mocniejsze. Paladyn tak samo był jeszcze nad tym Berserkiem. Natomiast no, na nich już przestałem grać, więc oddałem top 1, także tam nie ma nas. W sensie na tych postaciach już z tamtych serwerów nie ma naszych postaci tutaj. No ale jest druid, możemy sobie obejrzeć tą walkę. Jak widzicie, jest nasz awatarek. Jesteśmy w masce misia. Statystyki są tak naprawdę aktualne.
aktualne, dlatego że wczoraj był kalendarz na tym S39, gdzie wbiłem 462 level, ledwo co. Także no widzicie, wszystko jest jak najbardziej aktualne. No i tutaj akurat z overem 9000 sobie wygraliśmy. Wiadomo, że na dole tego rankingu są serwery najmłodsze, dlatego że tam postacie są, no również jakby nie patrzeć, najmłodsze, więc te statystyki mają najsłabsze i tak dalej. Tak więc tutaj no takie serwery jak właśnie W53, W52, S43 niemiecki, który też jest swoją drogą, S40 nasz polski, no to tutaj wiadomo, że są na samym dole generalnie. Tu zresztą S39, zobaczcie, który ma już tak naprawdę półtora roku, tak? O ile się nie mylę, 2 lata będzie miał chyba we wrześniu tego roku, no to również... Taki stary już jest ten serwer, poczekajcie, zaraz tu wbiję, żeby się upewnić. Tak, dokładnie, 2 lata będzie miał we wrześniu tego roku. No to już jak widzicie, też wcale tam jakoś wysoko nie jest, nie? No bo jednak najwyżej tutaj są gracze, którzy grają no już latami. No i tyle, tyle tak naprawdę jeżeli chodzi o to. Czyli najważniejsza informacja to to, że sczytywani są gracze codziennie o godzinie 18. Ich statystyki, kto jest top 1, jaka gildia jest top 1, a nie o północy, bo wiem, że dużo osób mogło tak myśleć. Natomiast o północy najlepiej właśnie na serwerze 31 Niemiec. A jak już nowy backend wejdzie na wszystkie serwery, to już z każdego będziemy mieli dostęp do aktualnego tego rankingu, do najnowszego, i wtedy będziemy sobie mogli codziennie o północy sprawdzać z godziny 18 poprzedniego dnia. Tak to po prostu w skrócie działa. To tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, tak jak mówiłem, krótszy odcinek, przyjemny temat. Jeżeli jednak ktoś czegoś nie zrozumiał, to również piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem. I tak naprawdę wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to... oczywiście zostawiajcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha. I jeszcze taka szybka informacja, to jeszcze w sumie zapomniałem na początku, powiem wam teraz, bo to nic takiego aż ważnego. Teraz będą ciekawe informacje odnośnie aktualizacji, ma być w tym tygodniu jakaś informacja taka szczegółowa odnośnie może mojego kodu, o ile takowy dostanę na W54, to również taka informacja będzie. W54, dobrze mówię? Tak, W54. I te odcinki mogą wlecieć nie od razu, bo ja was przyzwyczaiłem, że jest informacja o aktualizacji i godzinę później już jest mój film. Natomiast wtorek, środa nie będzie mi praktycznie cały dzień w domu, będę dopiero wieczorami, więc te filmy z omówienia aktualizacji, ewentualnie z mojego kodu, mogą troszeczkę być opóźnione. Oczywiście będę to starał się jak najszybciej wrzucić, no ale mimo wszystko bierzcie to pod uwagę, że może film wlecieć na przykład zamiast o 16, to na przykład o 20 dopiero, czy nawet później, albo dopiero kolejnego dnia, albo coś, to tam bierzcie poprawkę. Natomiast odnośnie kodu, jeżeli tak jak mówię, takowy dostanę i tak dalej, to oczywiście... najszybciej informacje dostaniecie na Discordzie, więc polecam na tym być, bo wtedy już będziecie wiedzieć co i jak. Tyle, jeszcze raz dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!